Agencie Książka, zgłoś się Agencie Książka. Tak, widzę, że BookPlease zaczyna nagrywać recenzje do Agent Zakładniczki, więc czekajcie na kanale. Ohej, witajcie na kanale BookPlease i dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki Agent Zakładniczka Chrisa Bradforda. Connor Reeves jest z pozoru zwykłym nastolatkiem. Na co dzień opiekuje się schorowaną mamą oraz babcią, a do tego jeszcze ćwiczy sztuki walki. Pewnego dnia okazuje się, że ojciec Connora był tajnym agentem, a sam Connor ma pobierać naukę w agencji kumpli ochroniarzy, aby wyszkolić się na tajnego agenta, dzięki czemu będzie ochraniał ważne osoby, a jego pierwszym klientem będzie sam prezydent Stanów Zjednoczonych, który chce, aby chronić jego córkę. Gdy wybierałam sobie tę książkę, to stwierdziłam, że dawno nie czytałam książek akcji, więc chętnie bym po coś takiego sięgnęła, tym bardziej, że teraz jest lato, no i właśnie w lato najchętniej mi się czyta takiego typu literaturę. No i muszę przyznać, że Agent Zakładniczka bardzo miło mnie zaskoczyła. Chociaż muszę powiedzieć, że na początku jak czytałam tę książkę, to ciągle w głowie miałam obraz z filmu Alex Rider Misja Stonebreaker i wiem, że ten film również powstał na podstawie książek, tylko że innego autora i też opowiada właśnie o tajnych agentach, tam ochronie i tak dalej. Ale w sumie jakoś nie bardzo mi to przeszkadzało i jak wyobrażałam sobie Connora, to widziałam tego aktora, który grał właśnie Alexa i to był bardzo fajny obraz. Tak jak przed chwilą powiedziałam, mimo iż właśnie widziałam podobieństwa do tego filmu Misja Stormbreaker, to jakoś mi to za bardzo nie przeszkadzało w czytaniu, bo fabuła mi się bardzo podobała, tym bardziej, że to jest książka dla nastolatków i tutaj mamy taki fajny wstęp do takich książek akcji, bo są tutaj wytłumaczone różne skróty, różne komendy i czego się trzeba uczyć i tego typu sprawy. To bardzo mi się spodobało, bo w sumie jak czytałam właśnie książki akcji, to już były takie książki akcji, gdzie wszystko trzeba było samemu wiedzieć i nikt niczego ci nie tłumaczył, więc jeżeli nie wiedziałeś na przykład co to jest jakiś tam kryptonim, to musiałeś sobie sam w Google tego poszukać. A tak tutaj mamy tak wszystko fajnie przedstawione i to czego się uczy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to bardzo mi się spodobało, do tego tutaj akcja jest fajnie rozwinięta, tak wszystko toczy się powoli, wszystko jest zrozumiałe, logiczne, nie było żadnych niezrozumiałych rzeczy, niedopomówień. Jedyne czego mi brakowało to właśnie większej ilości retrospekcji, ale myślę, że to dopiero przyjdzie w kolejnych tomach, bo ten tom to jest pierwszy tom serii Agent, więc tak nas zapoznaje z tym otoczeniem, z Connorem i tego typu sprawami, więc myślę, że na przykład o jego ojcu dowiemy się dopiero w przyszłych tomach czegoś więcej, że będą jakieś retrospekcje i że Connor zacznie to wszystko odkrywać powoli, a tutaj tak autor nie chciał od razu wszystkiego napakować i w sumie fajnie, że tak zrobił, no bo nie jesteśmy przytłoczeni natłokiem informacji, a tym bardziej, że tu są czasami jakieś różne kryptonimy i tego typu sprawy, więc no to naprawdę może namieszać w głowie. Bohaterowie tej książki również byli tacy przyjemni, chociaż nie bardzo się z nimi żyło, nie było to tak o mój Boże, kocham go i tak dalej, nie, czegoś takiego nie było, ale bardzo miło mi się czytało ich przygody. Bardzo polubiłam się z córką prezydenta, to była taka typowa nastolatka, czasami śmiać mi się z niej chciało, bo widziałam tak trochę nastoletnią siebie i szczególnie podobała mi się scena, jak właśnie przyszła do ojca prezydenta i on mówi jej, że tam w jakiejś sali czeka jakiś chłopak i ona: o mój Boże, chłopak, czemu ty mi nie powiedziesz? I tak patrzyła po sobie, jak ona wygląda, czy jemu się spodoba i tego typu sprawy. No to było takie fajne, takie fajny właśnie powrót do przeszłości, bo która z nas nie robiła właśnie takich rzeczy, o mój Boże, chłopak, Z doboru bohaterów również podobało mi się to, że mamy tutaj różne etniczne grupy, a sam prezydent jest latynosem, więc to już mi się całkowicie spodobało, no bo nie oszukujmy się, zazwyczaj jeżeli autor sięga po
prezydenta, to będzie to osobnik właśnie białej rasy. I no teraz może czasami zdarzy się, że mamy tego takiego podobnego do Obamy, ale jednak zawsze to jest, zazwyczaj to jest to właśnie biały człowiek i na tym stanowisku. A tak, tutaj mamy Latynosa i nie wiem, czy ktokolwiek się kiedykolwiek będzie spodziewał Latynosa na stanowisku prezydenta, ale mam nadzieję, że kiedyś to się spełni, bo fajnie by było, jakby była taka różnorodność i może kobieta w końcu będzie prezydentem. No niestety muszę przyznać, że fabuła tej książki jest dość schematyczna i przewidywalna, ale w sumie to jest takie typowe dla książek dla nastolatków i mi to w sumie nie przeszkadzało, bo jak czytałam tę książkę, to bardzo mi się ona podobała, była takim fajnym rozluźniaczem, fajnie było się przy niej wychillować i odbiec od tego, co właśnie mnie spotykało, czy to była sesja, czy co. No naprawdę super się przy niej rozluźniałam i też fajnie się przy niej zabijało czas, więc nie mam w sumie nic jej do zarzucenia. No i zakończenie bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ nie spodziewałam się, że ta konkretna osoba będzie stała za tym wszystkim, co tam się wydarzyło. No, to było dla mnie mega zaskoczenie, bo nie zwróciłam na nim uwagi podczas czytania tej książki, więc moja uwaga była też zwrócona na kogoś innego. Później ten ktoś inny też okazał się czymś ważnym, jakimś ważnym puzzlem w tej układance, ale musicie sami przeczytać tę książkę, żeby się dowiedzieć, o co mam na myśli. Ogromnie spodobało mi się również to, że tutaj narracja została poprowadzona w trzeciej osobie, co po prostu uwielbiam. No i niestety coraz mniej książek jest napisane właśnie w narracji trzecioosobowej i ciągle natrafiam na pierwszoosobową, co nie zawsze mi się podoba, bo ja wiem, że tu można się żyć z bohaterem bardziej i tak dalej, ale uważam, że jeżeli książka jest napisana w narracji trzecioosobowej, to znak, że autor bardziej się postarał. No i dzięki temu mamy również dostęp do zobaczenia, co się dzieje z innymi postaciami, co się dzieje z wrogim obozem, właśnie tym, który zagraża córce prezydenta prezydentowi, więc fajnie tutaj jest pokazane właśnie ten cały plan, jak oni się przygotowywali do tego. Chociaż mogłoby być trochę tego więcej, bo czuję w tym momencie niedosyt. Kolejna rzecz, która mnie urzekła, to objętość rozdziałów. Ja wiem, że może to głupie się wydawać wręcz, ale ja kocham, jak książki mają króciutkie rozdziały, bo wtedy tak jakoś szybciej mi się to czyta, tak płynniej i nawet jeżeli nie mam problemu z tym, żeby zakończyć czytanie w, nie wiem, w połowie strony, w połowie słowa, to wolę jednak dochodzić do końca rozdziału i jak widzę, że rozdział ma, nie wiem, z 2-3 strony, to mogę sobie pozwolić, a jeszcze jeden rozdział, a jeszcze jeden i nagle książka jest cała przeczytana. Podsumowując, książka Chrisa Bradforda, Agent Zakładniczka, bardzo mi się podobała. Bardzo przyjemnie mi się ją czytało, mimo tych odniesień do Alexa Ridera, Missy Stormbreaker, więc jeżeli ktoś lubi właśnie tego typu filmy, tego typu książki, to myślę, że ta książka również mu się spodoba. Tym bardziej, że to jest książka dla nastolatków, więc to jest taki fajny początek do czytania książek akcji. I jeszcze muszę nadmienić, że ta okładka bardzo mi się podoba, bo ma takie piękne kolory i za każdym razem, jak jej robiłam zdjęcie, to wyglądała ona świetnie i fajnie odbija ona światło. Wiem, że to po prostu głupie i taka dygresja, ale jak ja ją widzę gdzieś w obiektywie, gdzieś na zdjęciu, to nie mogę oderwać od niej oczu, bo tak ładnie odbija światło. Napiszcie mi w komentarzach, czy czytaliście książkę Agent Zakładniczka, a może macie ją w planach i zachęciłam was do przeczytania jej dzięki mojej recenzji. A może jesteście w stanie polecić mi inne książki tego typu? Wydawnictwo Nasza Księgarnia dziękuję za wysłanie egzemplarza do recenzji, jednak to nie miało żadnego wpływu na moją opinię. Jeżeli podobał wam się filmik, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz komentarza. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku, bye bye!